W górnym lewym rogu oczywiście Clement Stanches, czyli Liquid Clem. No i tutaj jego sojusznik Reynor Ricardo Romiti z Teamu Kaizy Gaming, wicemistrz świata. A może nawet duo, które powinno wygrać ten turniej. A tutaj w dolnym prawym rogu w pomarańczowym Rattata oraz Chubby. Duo, które też w sumie może spokojnie daleko zajść. Może nawet też wygrać, bo 2 na 2 to zupełnie inna historia niż 1 na 1. Igor lubi czary przez Tibie, stąd miłość do tej gry od twórców LoL'a do Valoranta. Znaczy, moim zdaniem to ciekawie wpływa na całość. Jakby zwiększa... Po udanej albo nieudanej rundzie zawsze się zastanawiam, co mogłem zrobić lepiej, inaczej, na co zwrócić uwagę. Jest po prostu dużo różnych... wariantów. Jest bardzo dużo wariantów, które warto przemyśleć, no bo ja mam umiejętność, rywal ma umiejętność, stoimy w jakimś miejscu za jakąś przeszkodą i tak dalej, i tak dalej. Więc jest bardzo dużo rzeczy, które można zrobić i przemyśleć i zrobić następnym razem inaczej. W CS-ie też co prawda są te różne umiejętności w postaci flashbangów i nie tylko, ale w Valorancie jest większa złożoność. No i nie trzeba właśnie kombinować z Faceitem, żeby mieć normalny serwer w miarę. Chociaż mapy są trochę średnie w Valorancie, bym powiedział. Ale no, jakoś tak z dwójki tej gry już wolę tego Valoranta. Good luck, have fun, nervous. Chubby się pyta Kleba, czy jest poddenerwowany. Okej. No na pewno jest bardzo poddenerwowany. Klem powinien teraz wyjść z gry i Reynor po prostu wygrać to sam, nie? I proste. O kurczę, ekstra. I w LoLu jeszcze był master. Klasa. No tak, to zdecydowanie jak już będziesz w jakimś tam, załóżmy, diamencie, to trochę bardziej się pochyl nad taktykami, a póki co skupię się na mechanice, nie? Na tej klawiszologii, Ctrl, Shift, może nawet Alt. No, proniki do mechaniki, grupy kontrolne, lokacje. To dzięki temu będziesz lepiej grać, sensowniej i z czasem szybciej. Z tego co widzimy, Chubby i Rattata zamierzają po raz kolejny bardzo szybko zaatakować. Taktyka, którą widzieliśmy w poprzednim meczu, czyli 3 gatewaye, jeden tutaj niedaleko przeciwników. Rattata spamuje zerglingi Bane'y. No Chubby wiadomo, Stalkery. No i zobaczmy, czy się przebiją. Klem ma dwa bunkry, więc już chyba zakłada, że pierwszy zostanie szybko stracony i ewakuuje się do tego drugiego. No, Bane'y. Ale mądrze. Bane'y rozbił tak, żeby oba bunkry oberwały i teraz już są zniszczone. Świetne wejście. Ricardo, widzę, że przydatny tutaj jest... Jak rybie ręcznik. W ogóle jednostek nie ma. O, teraz trochę zerglingów od Reynora się pojawiło, ale on kopie się z koniem, bo z Bailingiem. No ale... Chyba koniec końców... No chociaż jeszcze jest troszeczkę jednostek. Ej, dał radę. Duet Clem Reynor. Cyklon został stracony. Seachunk na wzniesieniu. Mądrze całkiem zagrany, bo dużo ciężej będzie go zniszczyć. Muła chciał mu rozwalić Chubby. No niby mądrze, ale Seachunk natychmiast to pokarał. Bardzo sensowne zagranie. Sporo lingów jeszcze dosyła Rattata. No, on powinien wygrać w sumie z Reynorem, bo Reynor nie ma Bane'ów. No, panie Ricardo, na samych zerglingach to chyba nie uciągnie to za daleko. No nie polecam. Reynorowi takiego grania bez Bane'ów chyba. Co ciekawe, on ma tutaj cały czas tę trzecią bazę. W ogóle ona była widoczna. No tak jakby, bo tutaj widać biomasę, ale... Nie reagują na to Chubby i Rattata. Cały czas masa jednostek, ale też jakieś kolejne drony grają i probki. Ekspansję zagrał Chubby. No jak się uda im rozwalić Orbitala, to będzie całkiem owocny... A tak, Muł powinien wrócić do wydobycia. Bardzo mądrze podprowadzony Seachunk i chyba Recall jest jedynym sensownym wyborem z takiej pozycji, chyba że będą jakieś świetne posiłki. No troszeczkę doszło. Oj, ale to chyba nie jest. Nie.
To chyba nie było najlepsze. No i świetna kontrola Klema. Dużo tracą. Chociaż chyba mogą kontynuować rozgrywkę. Jeżeli chodzi o jakość jednostek, no to tutaj chyba Klem się fajnie wyróżnia z trzema siege-tankami. A jak Raynor? Raynor na razie... Drony, Roach Warren, Spinecrawler... No musi coś sensowniejszego dołożyć, czyli właśnie albo Bane, albo Roachem. Raczej Roachem. Teraz tak bardziej na czas trochę i na zwiat gra, bym powiedział Raynor. Fajna blokada Chubby'ego na rampie. O, wow, i Dark Emperor. No tak, w sumie jak on dalej tutaj ma ten Pylon Gateway, to może spróbować. On nie był, tak, nigdy nie był odkryty Pylon Gateway, więc raczej... Chociaż pewnie też takim pewnym jeszcze strachu Klem jest i Ricardo. Trochę biegają po mapie, ale jednak pewnie boją się kolejnego ataku. O, wow, tu już jest turret. Skąd oni wiedzieli? A, nie wiedzieli, tylko się domyślają, że mogą być dareczki. Od Chubby'ego, ale w pierwszej bazie na przykład nie ma tureta. Jakby tam się jakimś cudem udało przerzucić Dark Emptary, to by było pięknie, no ale jak widać się nie uda. Oj, to będzie przykre. No właśnie, jeszcze nie ma Dark Emptara. No i ten kolejny. No, ze skanem zostanie wyjaśnionym. Fioletowy skan. Jest rzadka sprawa. A, to był Dark Templar, który się próbował przemknąć do prawdopodobnie bazy Raynora. Klem wychodzi na mapę. Mariny tak wyglądają sensownie, ale brakuje mi ewidentnie Combat Shielda. Klem się jeszcze chyba nie zorientował, że brakuje tego ulepszenia, albo nie ma gazu, a teraz ma dopiero stówkę. Tak, to teraz pewnie będzie Combat Shield. No ale może nawet uda się już zwyciężyć, bo zauważmy, że czy Bane'y, czy Stalkery, cokolwiek jest mocno kontrowane przez taką grupę siege tanków, więc Rattata musi kontratakować, no i albo wejdzie, albo nie wejdzie. Raynor z kolei... A, Raynor pamięta o takiej ewentualności. No i proste. A troszkę mimo wszystko Rattata ugra. Ale dalej daleko od dużego sukcesu. Tu Overseer wykrył tego Dark Templara. Już nie trzeba jakichś skanów czy turetów budować. Szybkość do Bane'ów opracowana, ale tylko 4 Bane'y na ten moment. No to będzie słabe. No i Mutaliski próbują siege tanka, chociaż może zniszczyć, ale też ich jest na tyle mało, że szybko tego nie mogą osiągnąć. Super, bateria już się kończy? Aha. No to... No nie ma opcji. Tutaj taka masa wchodzi, że nie do przegrania to. I skan, i miazgunia, i GG. No i Klem Raynor. W dolnym lewym rogu Klem oraz Raynor są tuż koło siebie zawodnicy. No i oczywiście tak samo po drugiej stronie. Mamy Chubby'ego oraz Rattata. Dobrze. Naturalnie na takiej mapie, czy jako Terran, czy w sumie jako Protoss też staramy się zabarykadować trochę rampę, no ale nie ułatwia zadania biomasa Zerga, bo na biomasie nie można budować budynków nawet na sojuszniczej biomasie. Ale jak widać, idealnie inżynier robiący tę mapę chyba wyliczył, że koszary się zmieszczą, nawet jak Zerg jest tutaj obok. No dobra, dobra. Pod luck have fun. Jakie taktyczne, takie późniejsze, w pierwszej minucie, jakby trochę tak próbowali już coś ukryć. Grałem z Max Paxem 2 na 2 i tragedia to była. Aha, w sensie, że dwóch protosów.
Geralt nie poleca zatem dwóch Brotosów w PV, w tym, no, w 2x2. No też mi się wydaje, że to tak ciężko, chyba żeby dobrze zadziałało. I najlepszych dwóch Teran? Potem Teran Zerg. O, zależy jaki build, jaka finezja też. Zerg plus Zerg to padaka. Dobra, muły są oczywiście zrzucane. Jakoś tak śmiesznie zaekspowali, nie? Bo Klem jest tutaj, zajął Naturala tutaj, Reynor jest tutaj, zajął tu i tu. Jakoś tak się skrzyżowali Klem i Reynor. O, fabryka, reaktor. I działamy. Myślę też ciekawe, czy takie zajmowanie ekspansji może jest jeszcze sensowniejsze. Pod, no, w jakichś scenariuszach na przykład. Nie wiem, w sumie nie wiem. O, ktoś zaszprejował GG. Czy da się zrobić Infested Terran w układzie Klem Reynor? Znaczy, no w StarCraftie 2 nie ma Infested Terran. Kiedyś byli inwestorzy, ich wypluwali. W StarCraftie 1 królowa musiała przejąć płonący Command Center i z tego się robiło Infested Terran, ale to w jedynce, w dwójce tego nie mam. Znaczy, no tak jak mówię, inwestor kiedyś mógł ich wypluwać. Ale już niestety nie ma. Infested Terranie nie istnieją, ale to by jakiś sens miało, nie? Zerg z Terranem. I fajne by było, kurczę, jakby w grach drużynowych. Bo to nie jest przecież e-sport, chociaż też mogłoby być e-sportem. Ej, inny balans, nie? W 1 na 1 i inny balans w 2 na 2, inne nawet jednostki. Mi się to podoba i to w zależności od tego, jakie duo, nie? Właśnie Terran z Zergiem, mieliby Infested Terran na przykład. No pole do popisu jest spore. Ale to by trzeba też jakiegoś inżyniera i najlepiej, żeby to też miało ręce i nogi, żeby też była jakaś liga może do 2 na 2, a nie tylko tak czysto dla zabawy. A Protosi z Zergami mieliby hybrydy, chyba, nie? Jakoś tak. No i imbunia i wygrywasz. Odleciałem, odpłynąłem, okej. Dobrze. Czy Mediwak leczy Zerga? Tak, tak, tak. Mediwaki w takiej sytuacji leczą sojusznicze jednostki biologiczne. No, a Zerg to ma same w zasadzie praktycznie jednostki biologiczne, więc każdą jednostkę będzie tutaj mu leczyć Klem takim Mediwakiem. No, na razie Klem w sumie nie robi żadnego Mediwaka, bo stawia bardziej na... O, nawet na ulepszenia. Co? On zrobił expa... A, bo tu... Dobra, już teraz to ma jakiś sens, bo nie zauważyłem, że jest trzecia baza. Się tak właśnie dziwiłem. No to maksymalnie ekonomiczne otwarcie Klema i Reynora, ale w sumie Rattata też ma trzecią bazę. Chubby, no to chyba nie trzeba go dwa razy namawiać. Już buduje miliard Feniksów plus minus. O, wow, nie zwróciłem uwagi, on już nawet przyleciał do Reynora, znaczy do Klema. Ile tutaj zrobił? Dwie CV zniszczone, sześciu Marinów. No i Overlorda. A nawet dwa. No, Chubby powinien oczywiście maksymalnie męczyć rywali tymi Feniksami. Widzę, że ta mapa Heavy Artillery to jest, no, najbardziej ekonomiczna chyba póki co ze wszystkich. Po prostu nie lękają się i jadą po bandzie. Najzachłanniej jak tylko potrafią. Tak, Reynor w sumie trochę mocno rozlewa biomasę i przez to nie wszędzie Klem może robić budynki, racja. No tutaj to już w ogóle byłby problem. Nawet nie powinien, bo potem jeżeli podniesie orbitala Klem, a tu będzie biomasa, to on nie wyląduje. Jest tak, że się przystosuje. Chociaż to jest trochę dziwne w StarCraftie, nie? Że nie można na sojuszniczej biomasie lądować. Wydaje mi się, że po, jak się kisi Klem, a Raider rozwalony jak żaba na liściu.
No, piękne. Dużo sporów dostawił Reynor, jak widać. To jest już odpowiedź na Feniksy. O, i teraz dzięki temu jednego udało się ściągnąć. A Klem oszczędnie, jeden turret, po co więcej. Stargate'y, kariery. No to robią dokładnie to samo, co w innym pojedynku, Chubby i Rattata. Znaczy, no Rattata teraz jest przydatny, bo wtedy to w sumie bo robił jakieś lingi z plus jeden i średnio to wyglądało. Teraz właśnie robi roach, których mam wrażenie, że wtedy brakowało. A, no a Chubby właśnie z Feniksów przechodzi w Skytosa, w kariery. No i to daje bardzo duży potencjał. Pamiętajmy, że nawet wroga biomasa przyspiesza nasze zergowie jednostki. Biomasa, powiedzmy, że jest w pewien sposób neutralna. Pomaga wszystkim zergom na... O, wow. On sam tutaj w sumie wal... No dobra, może nie sam, bo z Feniksami, ale te Feniksy nie są jakimś wielkim wsparciem lądowym. Ej, mega mnie zastanawia, czy można rzucić transfuzję na Marina. Nie mam pojęcia, ale bym chciał to zobaczyć. Czy się da, czy się nie da. No bo to jest chyba na jednostkę biologiczną, nie? Na Ultraliska można, na Królową, więc chyba na Marina też można. Ale nie widziałem, żeby to zrobił. Na razie Raider. O, ale piękny Fangal teraz. Doskonały. Ej, jednak dobra akcja. No i słabnie w tym momencie zarówno Klem, jak Raynor. Musieli też odpuścić kolejną bazę. Ta czarka zostanie dokończona, ale tak samo można powiedzieć o tym oddziale czerwonych jednostek. Też robi co może jeszcze, by jakoś jeszcze korosiwami poniszczyć zerglingi. Ale wiadomo, lingi wygrają tę małą bitwę. No, co się dzieje z Klemem? Ten limit taki wątpliwy. Musi być większa masa. No siła Terana praktycznie to taka właściwa się ujawnia pewnie po tych trzech... Znaczy na dwóch bazach też można dużo zrobić. Zwłaszcza na Protossów, ale jak już walczymy z jakimiś zergami, z takim potężnym Skytosem, to minimum trzy ekspansje i wtedy się limit szybko zapełnia. Trzy bazy to taka podstawa. Tymczasem Chubby ma 4. Rattata ma 3. No, czwartą też buduje. No lepiej, lepiej wygląda sytuacja. Duetu czerwono-pomarańczowego. Jeszcze ma w kariery. O, już plus 2 nawet się kończy. Elegancko. No, zobaczmy może na straty. 12 Feniksów padło. Tutaj jeszcze jeden właśnie się dopiero co przekręcił. Klem, ile SCV straconych mam? Poczekamy, aż zbierze się po prostu potężny limit Chubby'ego. No plus 3 też chyba dobrze byłoby wyczekać i przyspieszać cały czas. W miarę możliwości. Ale w sumie przy 4 Nexusach to spokojnie można cały czas Chronoboost praktycznie grać. Chociaż jego bardziej interesuje przyspieszanie karierą, więc może jednak nie zaczeka na 2-2. Znaczy na plus 2 do ataku, tylko od razu teraz no na ilu? 10? Chyba na 10 już karierach zaatakuje. Rattata też posiada pełny limit, dla niego to całkiem sensowny moment. Boże, czemu on sam tu praktycznie wchodzi bez tych karierów? Mariny z przodu. Nie wiem, czy powinny być z przodu, bo przecież kariery je pozamiatają. Ultralisk też jest fajnym dodatkiem, bo on spycha roachy, więc one nie mogą z marinami. A po... O Jezu, już nie ma interceptorów. Protoss już to nic nie robi. Kariery są tylko figurantem w tej bitwie. No nie może tak być. On musi się zrobić odpowiedź na Marinę jakąś. Jakąś lepszą na pewno. Ciekawe, czy Fangale, może Storm. O, tak, tak. Robo Bay jest grany. No, dla mnie najsensowniejsze się wydają Disruptory jako dodatek dla Protossa. O nie! O nie, 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 nie. Opa, ale go przyciągnął. No jak Skorpion. Jeszcze zaatakował kariera, który odlatuje. Tak na zasadzie, że może się jeszcze jakiegoś uda. Mamy też wejście czerwonego zawodnika, ale też takie średnie. Boże, i teraz nie można wylądować chyba. Bo Raynor rozlał biomasę. Nic po jeden. Tak, tak, właśnie Klem rozwalił Cryptumory. Tego aktywnego z prawej strony, który nie przeszkadza, też go rozwalił. Klem nie chce tych Cryptumorów. Niby sojuszniczo, ale jednak. O, i to zaczyna się fangalowanie. Te fangale to by się bardziej przydały stronie czerwonej, mam wrażenie.
Kariery z powrotem się podładowały i męczą ekonomię przeciwników. A konkretnie Klema. No i elegancko, orbital rozwalony. No właśnie o to chodzi, nie? Żeby Klem miał tak może mało surowców, żeby nawet na Mariny nie było go stać. W ogóle granie ultralisków jest dość zastanawiające. Niby nie najgorsze, bo one przepychają rywala i wtedy no, łatwo się dość walczy. Ale nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy z czasem. Póki co Raynor ma pełny limit, ale nie wiem, czy cokolwiek może nim zrobić. Dodaję kolejne inwestory. No potrzebny jest Klem, bo Klem tutaj tak bardzo fajnie tymi marinami właśnie zadaje obrażenia. No i one jako jedyne tutaj te kariery bardzo mocno kontrują. Znaczy inwestor Queen też jakoś może dać radę, ale to jest dużo, dużo trudniejsze. Z marinami to jest prosta historia. O, w The Disruptor, aleś doskonała reakcja Klema natychmiast. I kolejna kulka, uj, to będzie potężna. Uj, jaka dobra. Idealna. 27 jednostek, jeden Disruptor tym jednym uderzeniem? To możliwe? Więcej. No, mariny są dość ciasno poustawiane. No dobra. W Disruptorach nadzieja. Też tak właśnie myślałem, że to chyba najlepszy wybór. No bo jednostki tutaj właśnie tego duetu francusko-włoskiego są no, po prostu jedną wielką kulą, którą można rozbić inną kulą. Kolejne podejście Chubiego. No, no ale żywiej, o Boże, jak on późno użył. O Jezu, kochany. No refleks szachisty znowu. Ile mam FPS-ów? 40 ponad, dobra, jeszcze aż tak nie klatkuje. Jeszcze da się oglądać. Mocne podejście i no nie, no znowu wyciąga kariery też taką dobrą połowę Mielą Królowej Mariny. Ulepszenia Klema to 3-2, więc doskonałe. Raynor też ma 2-2. Nie, to jest ratata, chwila. Raynor ma 2-2, ale nie ma do królowych ulepszeń, tylko do lingów. Jest kontratak czerwonego zawodnika, no ale Protoss chyba sam nie wytrzyma. Chociaż kurczę, tych karierów znowu jest 10. No ale zaczyna się ponowne przejmowanie lotniskowców Protossa. Są w końcu też lurkery, bardzo ich tutaj brakuje. No zwłaszcza po tej stracie Disruptorów. Ta strata Disruptorów mam wrażenie, że była chyba największym błędem Chubiego. Są kolejne. Bardzo ładne dwie kule. Chyba nawet trzy poszły. Niepotrzebnie trzy. Kolejna ekspansja została zniszczona. Lurkery, was nadzieja. Rzuca skany Klem. No i zacna wymiana, chociaż... no... nie no, nie da się nic z karierami tutaj chyba zrobić teraz. Cały czas pchają, cały czas puszują. Chubby na pełnym limicie. Dużo tych Disruptorów. Chciałby rozwalić Marinę, ale nie do końca się to powiodło. Lurkery wykopuje i zakopuje ratata. To jest dobra jako odpowiedź na ultraliski, nawet bardzo dobra. Tylko no muszą mieć też chwilę do ataku. Ja przejął Disruptora, ale nie, jednak ten atak nie dojdzie do skutku. Ładne kombinacje gra Raynor. Ale co on tak naprawdę może? On niewiele już może. Inwestory mają w sumie... nie no, jeszcze mają energię. Transfuzji jednak niewiele. Atakować, nie atakować. Muszą ponownie też ekspować ci zawodnicy. Widzę, że Klem tu wysłał STV-kę w górny lewy róg. Natomiast drony zbierają z tych minerałów. No to po wojaku trochę ta ekonomia została zarządzona. No, lurkery się fajnie tutaj naprawdę będą sprawdzać. Z Disruptorami, z karierami. Bardzo fajne combo. Ja nie wiem, czy by nie wysłał teraz kilku karierów na kontratak, ale... o, oni będą wchodzić? O kurczę. No Disruptor wydaje mi się, że powinien uderzać, jak nie w Mariny, to oczywiście tam, gdzie są inwestory. O właśnie, potężna kula leci. Jezu, te lurkery nie mają szans? Co się dzieje? Halo, jakoś mało ich może było. Karierów za to dalej jest potężna liczba, całe 16. O, lurkery, lurkery. Boże, mikrowia, shroud jeszcze. Ale lurkery, jak ogarnęły Marinów, 20, 15 jednostek pokonanych. Ponad 30 pewnie Marinów padło na lurki. Kolejna kontra, ładnie działa, szybko ratata, ale poekspowali jeszcze wrogu na zmianę tak troszkę. No a tutaj zanim się przebiją, to też duży czas minie. Jakiś
jedno wielkie zamieszanie. No właśnie, w końcu kariery wysłane tam, gdzie ekspansję powinien mieć Clem i Raynor, ale oni tych ekspansji tak naprawdę to nie mają. No może tutaj jest jakieś wydobycie Włocha, ale no nie ma potencjału. To będzie jak na moje 1-1. Chyba, że uda się przechwycić kariery. No tutaj są dwa, ale to chyba trochę za mało. Podoba mi się. 15 karierów na kompletnie niebronioną haczerkę. Dobrze. Opłacało się. Przez chwilę wyglądało, jakby Rattata chciał się tutaj przytulić do Raynora. Ale lepiej do ultralisków tego nie. Wracają powoli infestory przez mapę. A nie, to królowe, bo infestory już są. No i też grupka marinów. Clem stara się troszeczkę w tym pomóc. Rzuca skana w dolny prawy róg mapy, Clem. On wie, że jest źle. No Raynor spróbuje te dwie bazy rozwalić. Powinno mu się to udać, chyba że lurkery to obronią. No i z tego co widzę, kariery zostały zrecallowane, czyli teleportowane z tego miejsca, z powrotem tu, no i już z powrotem są na środku mapy. Kontra Raynora rozwala ekspansję w dolnym prawym rogu. Tak, no muszę odciąć ich od surowców, to na pewno. Clem w ogóle jaki biednie, 90 limitu. On spróbuje teraz chyba tu na dole zaekspować na tej złotej bazie, ale to będzie ciężko utrzymać. Zerglingi tylko czyhają. Mam wrażenie, że Raynor mógłby tutaj trochę jakoś tak szybciej wejść i to zniszczyć, chyba że on się czego... Nie wiem w sumie, co robi teraz Raynor. Po co te ultraliski wracają do bazy? Chyba że sądził, że się tutaj nie uda zakopanie ultralisków. Wszyscy się zakopali. Kto mógł, kto się zakopał? Lurkery też. Swoją drogą, jakby tutaj stanął Roachem i zaatakował go lurkerami, to ultraliski też by oberwały, nie? Bo to jest taki ten... Ale no, wystarczy Overseer i nie trzeba atakować swoich jednostek. Ponownie kumuluje się Raynor z Clemem. Kariery lecą. O, tu będzie potężne. No ale dzisiaj... Jezu! Ale się zapatrzył, ale się zagapił. O, panie. No dobra, ta kula, ale ona słabo walnęła. Jest mikrobial shroud na Mariny. Dzięki temu interceptory bardzo słabo atakują takich Marinów. Tak samo królowe dostają tę pomarańczową chmurę. Na godzinie 12 też była zniszczona baza, z tego co widziałem, chyba Chubiego. No i kto wygra, kto przegra? Lurkery bardzo pomagają. O nie, o Boże, wszystkie infestory pozamiatane. No i poddają się! Nie ma! Nie ma i nie będzie. 2 do 0 będzie za to. Trzecia mapa. Prawie 20 karierów to już było. Dobrze. No to lecimy. W górnym lewym rogu oczywiście Raynor oraz Clem. No i ich rywale są po drugiej stronie. Rattata oraz Chubby. I tutaj znowu mamy rampę, ale a taką trochę szerszą na dwa force fieldy. To jest chyba kolejna mapa, gdzie można... Znaczy nie no. Nie powiedziałbym, że jest taka niesamowicie... Znaczy nie no, jest pod ekonomię. Pod rozwój dość duży. Szybki, może nawet zachłanny, ale... No też można jednak zaatakować, jak tutaj na przykład nie ma tej rampy i można tu wejść. Tutaj też jest taka rampa, której jeden force field nie zablokuje z tego co widzę. Taka dziwna rampa, nie? Bo to przez te skałki, bo ona jest normalnie na 3 force fieldy. Teraz tak jakby na 1,5 force fielda, czyli na 2 w sumie. No dobrze, dobrze. Najlepiej nogi robi laser, zwłaszcza jak zapomni, że ma turniej, robi półmaraton. O tak, Mikołaj to jest... Nie, jest sportowiec, a sportowiec też. Ale on nie stawia na masę. Znaczy, coś tam próbował, ale... On nie liczył chyba, nie liczy kalorii, nie robi takich rzeczy, więc za mało chyba je po prostu. Ale on też nie chce raczej być takim 2 na 2 metry. Ale w sumie może mu się zmieni. Dobra, Honi, bardzo dziękuję za 29 miesięcy i suba Twitch Prime, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Doskonale. Ekspansja Rattata. No i tu na razie widać, że Chubby znowu zacznie zapewne od Stargate'a. Dokładnie. No wygląda to zupełnie jak jakiś build z dwoma Stargate'ami. Jeszcze tutaj oczywiście Nexus i tak dalej, i tak dalej. O, wow, nie zwróciłem uwagi, ale Chubby postawił tutaj asymilator. To jest wrogi asymilator, bo gdyby to był asymilator na przykład Raynora, chociaż tą gra z ergami, to bardziej ekstraktor. Ale wtedy można by z niego zbierać jako Clem. No ale to jest wrogi, więc trzeba go najpierw rozwalić i zrobić swój.
Jak widzimy, jedna proba zniszczona. Mięśnie ultraliska, zwinność hydraliska. No tak jakby się wręcz zgadali, że teraz będzie jeden wielki rozwój. No Chubby pewnie uznał z Rattata, że nie będą zmieniali zwycięskiego składu. Feniks z przejściem Skytosa, najbardziej prawdopodobna taktyka tych zawodników. No a Reynor Clem na pewno mają dużo większą taką, powiedzmy, zagadkę do rozwikłania. Banic Nest. No jeżeli zamierzają grać ekonomicznie, a wszystko na to wskazuje, to naprawdę ciężko będzie. Mapa sprzyja raczej takiej właśnie defensywnej postawie. No ale... widzę, że Rattata robi teraz dużo zerglingów. Pytanie, czy tylko do obrony, czy też do kontrataku, bo i Roach Warren się skończył i też troszeczkę odłożył kasy, tylko że ma sapa i bloka, gdyby chciał grać właśnie te Roachem. Jeszcze różnie może być, no ale jak na mój gust, to jednak dwa ekstraktory trochę tak sygnalizują, że to może być teraz dużo roachy, a Reynor... Ej, Reynor robi lingi. Dużo lingów. Okej. Okay. Znaczy no może po prostu do obrony przed tym atakiem, ale trochę dziwnie wygląda, jak jest atakowany, a ma tak mało dron w porównaniu do rywala. No i jeszcze go męczą Feniksy. No, zdecydowanie musi Clem pomóc. Królowa uratowana. No i zaczyna się wczesne wejście. Clem za moment będzie mieć steampacka. Nawet może i combat shield będzie gotowy w momencie walki. O, to był świetny Bane. A drugi może będzie jeszcze lepszy. No tu się Reynor musi skupić, Rattata oczywiście też. No i zaczyna się roachowanie. 42 drony, Reynor ma tylko 32. Spora różnica między zergami. Clem i Chubby mają dokładnie po 40 robotników, czyli u Clema fajnie działają muły. No nie, no kochany, Mariny, Feniksy kontrolują. To jest idealny wybór taktyki, nie? Same Mariny to jest idealna odpowiedź na Feniksy. W sumie na zerglingi też mocna sprawa. Jakieś potencjalne Bane'y byłyby chyba też sensowne. Chociaż no właśnie, wydaje mi się najbardziej to, że tutaj Bane'ów brakuje. I Rattata zrobił błąd idąc w roachę, bo nie ma ich tak dużo, więc się nie sprawdzą. O, i Bane'y. A nie, Bane'y są podnoszone. Proto spróbuje uratować sojusznika, ale to jest mega dobre wejście. Reynor jeszcze powinien te proby chyba tutaj w drugiej bazie atakować. No ale świetnie się zgrali. Idealny dobór strategii, natomiast Chubby i Rattata grali tak trochę, no... no zagrajmy to samo i zobaczymy, czy się uda. No jak widać, nie uda się. Dobrze, zmienili pomysł na grę. No i czekamy na 2 do 1 chyba. Już jest nawet plus 1 na tych Marinach, więc na i na Roachie są całkiem spoko. Rattata wychodzi bez GG. Reynor, ofensywny znak zapytania. Chubby napisał well played. I Clem, Clem co napisał? Clem? Przecinek napisał Clem. Aha, przecinek nienawiści. GG. No ładnie, ładnie ich tam jednak poskładali, ale mapę stracili. Ciężko robić przejścia technologiczne w tym 2x2. Więc jeżeli Wikipedia tam przez Francuzów nie jest update'owana. No ale dobra, z pierwszego miejsca oczywiście awansowali Clem i Reynor. I teraz o drugie miejsce będą walczyć pozostałe trzy zespoły. Za moment będzie Larry Knight kontra Stefano Denver.